Koncerty noworoczne organizowane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej to już tradycja. Co roku dochód z tego wydarzenia przeznaczany jest na fundusz stypendialny utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku ze względu na pandemię koncert w styczniu został odwołany, ale organizatorzy zaprosili na jego majową odsłonę. Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie koncertu majowego o troszeczkę innym charakterze. Będą dzisiaj w programie piosenki Zbigniewa Wodeckiego, jak również też takie akcenty muzyki sztrausowskiej, wiedeńskiej. To będzie to z kolei 19 koncert, bo ostatni raz widzieliśmy się w roku 2020, kiedy osiągnęliśmy pełnoletność, mając to jako 18 koncert noworoczny. Mam nadzieję, że następny koncert w miesiącu styczniu, najbliższym, który będzie w najbliższym roku, w 2023, że uda nam się zorganizować i będzie to kolejny rok, będzie to kolejny koncert noworoczny. No, koncerty wpisały się rzeczywiście na stałe tutaj w krajobraz naszej cieszyńskiej kultury. Zawsze każdy koncert jest pod patronatem honorowym pani burmistrz miasta Cieszyna, burmistrza miasta Cieszyna. No i mam nadzieję, że jak widać po publiczności, która się zgromadziła w teatrze, że cieszy się on popularnością. Przed rozpoczęciem muzycznej uczty w Cieszyńskim Teatrze Marta Kawulok, prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, podziękowała władzom Cieszyna, sponsorom i partnerom za wsparcie przy organizacji tego wydarzenia, a także nowemu przewodniczącemu Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego Cezaremu Tomiczkowi. Marta Kawulok po 12 latach pełnienia tej funkcji zrezygnowała pod koniec zeszłego roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz. Była sonda, mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadu różowa mgła, każdy dzień i coraz większy naszych gości tłum.